To jest Muhammad Ali, czyli jeden z największych bokserów wszechczasów, który zdobył trzykrotnie mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Jego osobowość, charyzma i wojowniczy styl walki sprawiły, że do teraz jest nazywany najlepszym bokserem, jaki był na ziemi. Prowadził bardzo aktywny tryb życia, który z pewnością dla większości byłby niemożliwy do zrealizowania. A to jestem ja. Czyli z boksem nie mam za dużo wspólnego. Dzisiaj przez kolejny tydzień będę podążał ekstremalną dzienną rutyną Aliego i zobaczymy, czy po tygodniu uda mi się poprawić moje umiejętności bokserskie, a sprawdzianem mojego wyzwania będzie sparring z mistrzem świata Łukaszem Radoszem. Czy uda mi się utrzymać taki tryb życia, by stać się lepszą wersją siebie? Jeżeli chodzi o moje przygotowanie na ten odcinek, to zamówiłem sporo fajnych gadżetów, takich jak urządzenie do pomiaru siły, dużą gruszkę, no i mam tutaj sporo wiedzy. Mam na przykład taki zestaw 4 płyt. Oczywiście będę to oglądał i motywował się przez cały tydzień. Jest to odcinek eksperymentalny, ponieważ pierwszy raz robię taki odcinek tygodniowy, więc koniecznie dawaj znać, czy jest to dobre posunięcie, czy wolisz zostać przy wersji 24-godzinnej. Jeżeli uważasz, że to dobry krok dla tej serii, to zostaw polubienie. Dodatkowo w tym odcinku mam dla ciebie rozdanie paczki, która będzie zawierać zestaw suplementów oraz akcesoria treningowe nawiązujące do tego odcinka. Wystarczy, że oznaczysz mnie na Instagramie na relacji, pokazując, że oglądasz ten odcinek, oraz napisz pod tym filmem komentarz mega wyzwanie. W ciągu 24 godzin wybiorę najbardziej kreatywne oznaczenie mnie na Instagramie na relacji i ta osoba zgarnie ode mnie paczkę, a uwierz mi, że jest o co walczyć. A tutaj jeszcze mamy naprawdę już taką kolekcjonerską edycję. Jest tutaj też taka mała książka oraz właśnie płyta. I co mnie zaciekawiło, że na wstępie mamy tutaj dane odnośnie Aliego. Miał 1,91 m, zasięg rąk prawie 2 metry, 56 wygranych, z czego 37 przez knockout. Muhammad jest znany przede wszystkim z szybkości oraz dynamiki, tak więc przygotowałem sobie 3 wyzwania na początek odcinka, które wykonam ponownie pod koniec, aby sprawdzić, jak zmieniły się moje umiejętności po 7 dniach. Pierwsze, będzie to pokonanie 8-metrowej drabinki w dwie strony w jak najkrótszym czasie. Drugie to uderzenie w worek przez 30 sekund, aby zobaczyć, ile ciosów uda mi się wyprowadzić. A trzecie, najtrudniejsze, to 3-minutowy sparring z Łukaszem Radoszem, który jest aktualnie mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie tajskim. Tylko już tak wiesz, żebyście za tydzień się spotkali, nie? Zablokowałem się. Peter, a wiesz, że spociłeś się i masz na to tak wielkiego cuttinga? Po wszystkim zrobiłem godzinny trening boksu, aby dowiedzieć się, co mogę poprawić w swojej technice. I w końcu przyszedł czas, aby oficjalnie rozpocząć moje wyzwanie Muhammada Aliego. No to pora wstawać. Ali wstawał codziennie o 4:30 i od razu szedł pod prysznic. Tam miał czas na przemyślenia oraz było to idealne orzeźwienie przed porannym bieganiem. Pokonywał dystans około 10 km w czasie, kiedy wszyscy inni jeszcze spali. Jesteśmy po około 6-milowym biegu. Mała nagroda, jest kawka. Poranne bieganie jest naprawdę ciężkie do przełamania, ale jak to zrobisz, to naprawdę doceniasz to, że jest spokój, jest pusto, nie ma ludzi. Możesz delektować się wschodem słońca i delektować się pyszną poranną kawką. To jest to. Tak więc lecimy sobie z pierwszym posiłeczkiem. Mamy tutaj jajecznicę z 2 tostami oraz kubek szefa, a w nim sok. I to jest właśnie typowe śniadanie, jakie jadał Ali. Jego dieta nie była jakaś mega skomplikowana. Stawiał po prostu na 3 główne posiłki w ciągu dnia, takie jak właśnie śniadanie, obiad, kolacja. I między tym miał jakieś przekąski. I najczęściej to właśnie były owoce. On dbał o to, żeby jeść dużo kalorii spalał, dużo trenował, więc tej energii jak najbardziej potrzebował. Jajeczniczka wyszła bardzo fajnie. Chrupiący tościk. Kalorycznie mamy tutaj ponad 30 gramów białka, prawie 600 kalorii, więc jak najbardziej te kalorie zostaną spożytkowane do treningu.
Kolejny trening tego dnia zrobię na gruszce refleksowej, czyli tak zwany Cobra Back. Jest to o tyle trudne zadanie, bo gruszka po uderzeniu leci w każdą stronę świata. Chciałbym przedstawić Ci partnera dzisiejszego odcinka, a jest nim duńska firma Jabra, która podesłała mi sportowe słuchawki Jabra Elite 4 Active. Słuchawki mają kształt, który został zaprojektowany poprzez analizę dziesiątki tysięcy uszu, przez co doskonale dopasowane są do ludzkiego ucha. Model ten jest przeznaczony dla osób aktywnych i nie tylko. Są to jedne z najmniejszych słuchawek dousznych na rynku, a każdy model jest wyposażony w trzy rozmiary nakładek żelowych S, M oraz L, aby dopasować słuchawki do siebie. Oprócz tego słuchawki mają fizyczne przyciski, a w zestawie dodatkowo znajdziemy krótki kabel USB-C, instrukcję obsługi oraz stosunkowo małe etui, które posiada dość duży akumulator, który jest w stanie naładować słuchawki do pełna około 3 razy. Etui, jak i słuchawki posiadają magnesy, przez co z łatwością możesz operować zestawem jedną ręką. Jest również darmowa aplikacja, która wyróżnia się na tle innych. Możemy w niej dopasować do siebie dźwięk, poziom ANC oraz Hear True lub skorzystać z funkcji Find My Jabra. W skrócie możemy wszystko dopasować pod siebie, tworząc własne ustawienia. Posiadają True Wireless z aktywną redukcją hałasu ANC. Słuchawki działają do 28 godzin, a 10 minut ładowania wystarczy na godzinę słuchania. Po ekstremalnym treningu na gruszce mogę śmiało powiedzieć, że doskonale trzymają się ucha. On miał teraz też taki czas odpoczynkowy, gdzie właśnie oglądał sobie filmy, telewizor, walki. Dzień pierwszy, płytka pierwsza. Będę oglądać jego walki, aby zmotywowało mnie to do osiągnięcia lepszych wyników, przy tym zajadając dużą ilość owoców. Wow, jestem zmęczony, chłopie. Piąski, dzisiaj mam grubo pojechane. No nie wiem, muszę chyba załatwić sobie lepsze owiki. I się czuję, jakbym trenował do Iron Fist. Bo zasnę tu, już nie mam siły i dłużka. A rano czeka mnie cardio. Kolejny dzień adaptowania organizmu do intensywnego wysiłku miał zgodnie z planem. Wszystkie posiłki oraz cała jego dieta była dosyć monotonna. 5-6 posiłków dziennie, gdzie głównie króluje mięso, zielone warzywa oraz duża ilość owoców. Do tego intensywne treningi, a tutaj masz przykład posiłku na kolację. Te ziemniaczki, zielone warzywka oraz kurczaka. Najczęściej właśnie jadł groszek, ale groszku nie mogłem znaleźć, więc mam tutaj szpinak zrobiony razem z fasolką szparagową. To zrobiłem sobie na paderce, ale jestem człowieku wymęczony, masakrycznie. Ale tak jak mawiał Ali, im ciężej jest podczas treningu, podczas diety, tym łatwiej jest później, jak osiągać sukces. W kolejnych dniach coraz lepiej adaptowałem się na poranne wstawanie, a oprócz hartowania swojego organizmu na sesjach bokserskich, musiałem także zadbać o regenerację. Ali pamiętał o tym, aby rozbijać i regenerować poszczególne mięśnie, aby z każdym kolejnym dniem mógł kontynuować swoją rutynę. Poranki były coraz bardziej przyjazne i miałem więcej energii w ciągu dnia. Pamiętałem, aby trenować głównie pod wyzwania, jakie dostałem na początku odcinka, bo zależy mi, aby pod koniec zaprezentować się lepiej. Kolejny trening zaliczony, troszeczkę sobie go komponuję po to, żeby jak najlepiej sprawdzić się na tych konkurencjach, które będą 7, ostatniego dnia. Swoją drogą gadałem z AJ-em i on mi podpowiedział, że powinienem zrobić sobie po takim tygodniowym turnusie, gdzie mocno mam teraz dopięty trening, zrobić sobie takie 2-3 dni regeneracyjne i dopiero podejść do tego wyzwania. Troszeczkę się to jakby burzy z moją koncepcją odcinka, więc chyba po prostu pojadę z marszu po tym treningu, ale fakt faktem może to być troszeczkę dla mnie strzał w kolano, no bo jednak będę zajechany po tych 7 dniach mocnego napierdzielania i może to przynieść odwrotny skutek niż oczekuję, więc zobaczymy jak to będzie. Ja jednak będę trenował i mam nadzieję, że uda się poprawić czas w szybkości nóg, szybkości ciosów i w sparingu z mistrzem. Ali nie tylko trzymał rygorystyczną dietę, ale również pozwalał sobie na odstępstwa. Takim cheat mealem były burgery. Był to jego ulubiony dodatkowy posiłek, który dosyć często pojawiał się w jego menu. A więc tak się prezentuje Champ Burger, ulubiony przysmak Aliego. I pewnie zastanawiasz się, po co zrobiłem dwa. A kamerzyska myśli, że co będzie jeść? Lewy czy prawy? Ten? Bo ten ma oczy. A ty napisz w komentarzu, którego burgera byś wziął albo byś wzięła. Prawego czy lewego? Mięso kupiliśmy takie gotowe z Lidla. Ono jest spoko, tam makrosowo nie jest aż tak zajebiście, bo tam chyba bodajże jest deklarowane poniżej 200 tłuszczu, no ale burger wtedy ma dobry smak. Bułeczki kupiliśmy takie fajne w Auchan. Takie mają właśnie fajną teksturę. I mamy tutaj komplet sos, przyprawy, warzywka i tak dalej. No to co, wielkie te smaku. To będzie mój posiłek zasilający, żeby tych kalorii było w miarę sporo, bo treningi są ciężkie, wszystko jest naprawdę mega wymagające. No i dwa, żeby ta dieta nie była aż taka monotonna, no to musi wjeżdżać jakieś urozmaicenie. A jak Ali jadł burgery i lubił je jako cheat meal. Ale wyszło pycha. Śniadanie w postaci jajek oraz tostów stawało się już moim codziennym rytuałem. Dzisiaj oprócz kolejnych treningów zamierzam zrobić sobie wirtualny sparring, aby dodać sobie odwagi przed finalnym pojedynkiem z Łukaszem. Patrz, wykminiłem sobie takie moje stare buty, które miałem kiedyś. Chodziłem w tym na siłkę i stwierdziłem, że to zajebiste, no.
trenowania. Cały czas niezmiennie te same posiłki, kombinuję jak mogę, czasami sobie jajka właśnie zrobię w takiej formie jajek sadzonych, oczywiście robione na tym patencie z wodą, żeby nie przewracać, one się wtedy fajnie z tej strony, zobacz, robi się z dwóch stron bez przewracania, więc to jest mega fajny patent. No i lecimy z tym, dzisiaj będzie kolejny dzień treningowy, trzeba się posilić, każde witaminy, każde kalorie z tych posiłków muszę wykorzystywać w 100%. Chcę być lepszy na koniec tego wyzwania, muszę być lepszy. Pamiętaj, taki jest sens życia, cały czas staje się lepszy, silniejszy i czeku. Wchodzimy do Matrixa. 3 rundy po 3 minuty. Dzięki. 3 rundy. Ale wysoko, kurwa, pierdolę, mamy. Ladies and gentlemen, going to the scorecards, the judges have determined by unanimous decision. Your winner is the red corner. Udało się wygrać. Stary, jak jestem mokry, jak to działa? Ja pierdzielę. To ten dzień. Dzisiaj robię ostatni cykl przygotowań tego odcinka. Czuję się bardzo wymęczony oraz przetrenowany, a cała ta rutyna nauczyła mnie pokornego trenowania oraz pokazała, jak ciężko jest utrzymać taki tryb życia, aby być zawodowym sportowcem. Ostatni posiłek, jaki zjem przed snem, będzie to sałatka z szynką oraz potężny stek wołowy. A więc mam tutaj steka z warzywami i posilam się, żeby dobrze skończyć ten odcinek, żeby dobrze zaprezentować się na tych ostatnich konkurencjach. Piękny steczek. Trochę sałateczki. No i powiem ci, że to tygodniowe wyzwanie ewidentnie daje w kość, więc koniecznie dawać znać, czy jesteś za tym, żeby robić te 7-dniowe odcinki. Czy one są lepsze od tych jednodniowych, dwudniowych? A jeżeli tak bardzo będą ci się podobać, no to jestem w stanie robić to dla ciebie, dziurę. Przyszła pora zobaczyć, jak zaprezentuję się na wyzwaniach odcinka. Sam jestem ciekaw, czy uda mi się poprawić czas oraz ilość ciosów, ale najpierw zróbmy ostatni trening. Yes. Nie, mile było, ale zobaczymy później. Najważniejszy test. Czyli teraz champ. Łukasz, tylko nie jak z Kubiszynem. It was at this moment that he knew. He fucked up. Podsumowując odcinek, wyzwanie było bardzo ciężkie, było to chyba jedno z takich najcięższych wyzwań na kanale. Wbrew pozorom bardzo fajnie się bawiłem i chętnie spróbuję kontynuować takie 7-dniowe odcinki, więc koniecznie dawaj mi znać, czy jest sens robić takie odcinki, czy one ci się podobają i pamiętaj o rozdaniu. Wystarczy oznaczyć mnie kreatywnie na Instagramie i bierz udział w rozdaniu, a paczka jest naprawdę spoko i może ci się przydać. Zostaw dobrą aktywność, jeżeli seria ci się podoba i pisz, kogo robić dzień albo tydzień jako kolejny. Pozdro, trzymaj się i widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku.